Rada Gratka czekała na wszystkich miłośników pływania. W nocy z 23 na 24 lutego kryta pływalnia Koral w Murawicy była otwarta całą noc. Od 20 do 5 rano można było się pluskać za jedyne 20 zł. Przygotowano też wiele atrakcji. Jak to się zaczęło, że nocne pływanie zorganizowane zostało na basenie Koral w Murawicy? Czy to był pomysł prezesa? Jesteśmy prawdopodobnie prekursorami w organizowaniu nocnego pływania w Polsce na basenie. Jakie atrakcje czekają na przybyłych na nocne pływanie do Murawicy? To znaczy tak, ma być aquaerobik. Co edycję organizujemy zawsze jakieś konkursy tak około północy. Tak, na wszystkich przybyłych do nas na basen czeka bardzo miła atmosfera. Mamy tu oczywiście podświetlony basen, muzyka jest zawsze włączona, sauna jest gratis zawsze, no i oczywiście miła obsługa. Darmowa sauna, zniżki na siłowni w sklepiku z artykułami pływackimi, otwarta kawiarenka serwująca do każdej partii gry w bilard kawę gratis, darmowy aquaerobik, a o północy konkursy z nagrodami i niespodziankami. Te i wiele innych atrakcji w ostatni weekend lutego przygotowała kryta pływalnia Koral w Murawicy dla wszystkich miłośników pływania, a tych było wielu. Atmosfera wydaje się być bardzo miła i myślę, że będzie dobra zabawa. Pierwsze nocne pływanie twoje? Nie, to już kolejne. Trzecie albo czwarte z rzędu, także zawsze było fajnie i postanowiłem to powtórzyć. Wiele atrakcji i przede wszystkim zapewniony niepowtarzalny nastrój, jaki tworzyło kameralne oświetlenie i spokojna muzyka, ściągnęły tej nocy na basen do Murawicy prawdziwe tłumy. O tym, że na basen w Murawicy warto chodzić regularnie, przekonywali sami klienci. Proszę powiedzieć, warto przyjeżdżać na nocne pływanie do Murawicy? Warto pływać? Pływać warto. Ja to specjalnie nie wiedziałem, że to jest nocne pływanie. Ja po prostu przyjechałem, bo przyjeżdżam czasem do waszej tutaj pływalni. Warto na pewno, bo po całym tygodniu pracy czy leniuchowania dobrze jest na weekend się troszeczkę wzmocnić w wodzie, pójść na saunę. Także na pewno warto. Każdy powinien. Fajna akcja, powinna być częściej organizowana? Oczywiście, że tak. Jest to chyba pewnie związane też z jakimś upustem cenowym. Ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale ludzie mają możliwość przyjechać z całą rodziną taniej, pobawić się, tężyznę wzmocnić. Także na pewno akcja jest bardzo dobra. Tej nocy na basenie odpoczywało ponad 100 osób. Byli ci starsi, ale byli też i młodsi. A powiedz, długo wytrzymasz w tej wodzie dzisiaj? No, jak byłam u siebie w basenie na dworze, to trochę długo pływałam. Latem, tak? Latem. Dzisiaj też zamierzasz długo pływać? Tak. Powiedz, jak wrażenia z nocnego pływania i czy ci się podoba? Podoba mi się. No bo ja lubię po prostu wodę, lubię być na basenach. O tym, że miłośnicy nocnego pływania świetnie się bawili, z całą pewnością może świadczyć fakt, że ostatni goście wyszli z wody dopiero nad ranem.